Siema, ja jestem Kasztan 18. Jak słyszycie, dziś postanowiłem przemówić ludzkim głosem. Dawno dosyć nie nagrywałem w ten sposób, więc się tutaj trochę odzwyczaiłem. Ale mam do przekazania parę spraw. Chciałem przede wszystkim zaprezentować Wam najnowszą aktualizację do Ursusów 6-cylindrowych. No i w sumie też do 4-cylindrowych, jednak tamte nie są jeszcze na 100% skończone, więc dzisiaj nie będziemy się nimi zbytnio zajmować. A poza tym dajcie znać, jak mnie słychać, bo dosyć dawno nie nagrywałem, trochę się odzwyczaiłem tego gadania. Poza tym nagrywam to telefonem, który jest podpięty kablem USB do komputera i jest skonfigurowany jako mikrofon. Także no, musiałem trochę pokombinować, bo nie mam żadnego mikrofonu, którego mógłbym podłączyć do komputera. No i dobra, lecimy z tematem. No dobra, tak więc jesteśmy w grze. Jak widać, wszystkie modele są tutaj ustawione jeden po drugim, ale zanim padną pewne pytania, chciałem od razu na nie odpowiedzieć. Pierwsza sprawa, co to za miejsce, gdzie ja to nagrywam? Jest to budynek, który wysiedla nam się w sklepie, gdy kupujemy sobie jakieś maszyny. Jest to po prostu budynek sklepu w Farmingu. On znajduje się gdzieś w plikach gry, można sobie go wyciągnąć i wrzucić gdzieś do mapy, co ja też zrobiłem. Właśnie na potrzeby jakichś tam zdjęć czy tego nagrania. Druga sprawa, premiera, czyli data wydania. Te Ursusy na moment nagrywania tego materiału są w trakcie testów na Mod Hubie. Jest to wersja póki co tylko na PC-ty. Jeśli chodzi o wersje konsolowe, to niestety musicie się uzbroić w cierpliwość i zaczekać trochę dłużej, gdyż będą one zrobione dopiero jak zostaną wydane wersje na PC. Taki mam po prostu system, tak jest najlepiej, najłatwiej, można tak powiedzieć. Ursusy 4-cylindrowe, również wersje na PC będą wysłane już niedługo. No i znowu z konsolami będzie to wyglądało tak samo jak w przypadku 6-cylindrowych. Także naprawdę musicie zaczekać. Jeśli chodzi o konkretną datę, to nie mam pojęcia, kiedy to będzie, bo tutaj zależy głównie od Giantsa, od tego, czy znajdą jakieś błędy, czy po prostu coś tam sobie nawymyślają, jakieś tam dziwne rzeczy, jak to zazwyczaj mają w zwyczaju. Mówię o tym z tego względu, że po prostu nie każdy tutaj się interesuje aż tak bardzo tym tematem od kuchni i nie każdy to wie, co zresztą widać po pytaniach, które no, powtarzają się w kółko i no, można powiedzieć, że te same pytania, kiedy wydasz, kiedy będzie wydane i tym podobne, czy będzie na konsolę. No dobra, tak więc przejdźmy w końcu do tych Ursusów, bo one tutaj zaraz zardzewiają. Tak więc może teraz sobie pokażmy je po prostu normalnie w sklepie. Zaczniemy może od modelu 1201 jako przykładowy model bez napędu. No i co my tu mamy nowego? Zaczynając od samego początku, w silniku mamy nic niezmienione. Marka Kool. Oczywiście doszła marka Kultor. Choć tutaj w przypadku beznapędowych jest to Kultor oraz 100 mil, no bo tutaj na przodzie jest opona 100 mil. Zdaje się, że na tej oponie oryginalnie wychodziły z fabryki, jak dobrze kojarzę. No także tutaj jest sobie 100 mil, z tyłu mamy Kultor. Ogólnie cała ta paczka Kultorów jest w dwóch, można powiedzieć, kompletach rozmiarów. Tak więc tutaj mamy tak. Pierwsza konfiguracja standardowa, z tyłu opona Kultor 16.9, dobrze mówię? Czy coś pomyliłem? 16.9, tak. No i tutaj ogólnie standard, czyli obciążnik, szeroki rozstaw z obciążnikiem i teraz mamy ten wyższy rozmiar, dedykowany do 6-cylindrowych już. No i znowu to samo, wąskie z obciążnikiem, szerokie z obciążnikiem. I to chyba tyle, jeśli chodzi o nowe opony. No, także dalej, co my tu mamy? Naklejki na masce, tutaj również zadziały się pewne poprawki. Przede wszystkim, musimy sobie przejść do konfigu świateł. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest. Jakby na tej atrapie bez grilla ta naklejka jest trochę niżej. Gdy sobie zmienimy światła na z grillem, to ona po prostu ląduje wyżej. I też ogólnie została trochę pomniejszona skala tej naklejki. No i jeszcze jak jesteśmy przy naklejkach, to zostało dodane logo takiego niedźwiedzia. Jest ono, zdaje się, z
z wersji Fin, czyli eksportowych Ursusów. Dodałem takie, myślę, że całkiem fajnie będzie wyglądało z, na przykład w 16-14, tam z wysoką maską i nowymi łotnikami. Ale dobra, ustawiam sobie fabrycznie. I jeszcze te naklejki na masce mamy. Aha, tutaj jest standard. O, doszła wersja bez tego tła i z przednią naklejką bez tła. I to jest dodane oczywiście do wszystkich modeli. I oprócz tego w naklejkach mamy jeszcze kolor do wyboru. Możemy sobie zmienić na białe, na czarne. No czarne są w standardzie, ale wiadomo. No i są tutaj te wszystkie kolory siwego, czarnego, niebieskiego odcienia. Także naklejki tu mamy tyle. Przedni obciążnik w beznapędowych, tutaj bez zmian. Dalej tutaj mamy błotniki, zostały dodane wysokie. Z tych wersji już nowszych nie jestem w stanie tutaj konkretnie powiedzieć, który to był rok, bo nawet po prostu nie orientuję się w tym aż tak bardzo. Kto się tutaj zna, może napisać w komentarzu. No także takie błotniki zostały dodane. Jeśli chodzi o maskę, to też są pewne zmiany, ale nie w tym modelu niestety. Tutaj mamy prostą i ściętą, takie te typowe, zwykłe. Jeśli chodzi o maskę tą ściętą, wysoką, to mamy dostępną tylko w modelach 12-22, 12-24 i 16-14. Ale o tym powiem później. Tutaj w kolorach doszły jeszcze kolory piast. Możemy sobie je wybrać osobno. Fajna opcja w sumie. Z początku jakby to ignorowałem, uważałem, że to kompletnie niepotrzebne, ale też ileś tam osób prosiło o to. No także w końcu zostało to dodane. Aha, i jeszcze jedna tutaj informacja dla konsolowców. Niestety niezbyt pozytywna. Te dwie ostatnie konfiguracje kolorów niestety nie będą dostępne na konsolach, z tego względu, że żeby je dodać, musiałem użyć zewnętrznego skryptu na dodatkowe konfigi, gdyż już po prostu mi brakło miejsca. No jak wiadomo lub nie, na konsolach wszelkie zewnętrzne tam skrypty nie są kompletnie obsługiwane, więc nie miałyby wtedy szans się dostać na te konsole, więc będę musiał wtedy te dwie konfiguracje usunąć, niestety. Dobra, tak więc teraz przejdźmy do 16-14, drugi jakby skrajny model. Tutaj zmian, czy tam bajerów doszło trochę więcej chyba. No oczywiście te opony Kultor, standardowo, wszystkie rozmiary. Przedni obciążnik, tutaj mamy pewne zmiany. Został dodany obciążnik tego typu. Jest on trochę podobny do tego, którego mamy w Zetorach, ale mimo wszystko jest trochę inny. Tutaj jakby jest to mocowanie u dołu, żeby po prostu zawiesić te obciążniki na tej ramie. Ale oprócz tego mamy jeszcze dwie dodatkowe opcje tego samego obciążnika. Jest tutaj dodatkowa lina. Lina ta dodaje nam trochę masy do tego obciążnika i mamy jeszcze jedną linę, która jest po prostu tutaj jakby zawinięta w trochę inny sposób. Tak po prostu dla różnorodności, żeby gdy gramy na przykład na multi i po prostu we dwóch chcemy mieć taką linę, no to jeden sobie może ustawić taką, a drugi taką i wtedy, no wiecie, nie będzie takie jedno kopiuj wklej. No i poza tym ta lina cała jest na komponencie, także będzie nam się bujać trochę na wybojach. Myślę, że fajny bajer, dodaje trochę uroku tego klimatu jednak. No dalej, idźmy dalej. Co tu mamy? Błotniki. No i błotniki też wysokie zostały dodane. Może zmienię sobie kolor na czerwony, będzie to ładniej wyglądało. O, coś takiego. To wygląda. Co tam dalej? Błotniki z przodu. Tu też bez różnic żadnych. O, wydech. Tutaj też mam dodatkowy konfig. Przedtem były tylko te dwa, a teraz doszedł jeszcze trzeci z zagięciem, z takim kolanem u góry. O to też parę osób prosiło, więc postanowiłem dodać. Nie było to za dużo roboty, a też fajnie wygląda niż taka typowa, prosta przelotowa. I ta ma swój urok, no także tutaj tyle. Maska. No i tutaj maska, doszła nowa wersja, czyli ta ścięta. Tutaj ogólnie są dwie opcje, jest tą maską, jest taka i jakby standardowy kokpit i jest jeszcze jedna opcja z takim tutaj niefabrycznym, można powiedzieć, przerobionym. Takim podwyższeniem, tak by po prostu to wszystko się zgrywało ze sobą. Nie jest to żaden fabryczny, wysoki, czy ten w sumie nowy kokpit. To jest ten stary, tylko po prostu tutaj podwyższyłem.
Zobaczymy z środka. No, jest ten sam kokpit. Jeśli... Teraz niektórzy pewnie się zastanawiają, czemu nie dodałem nowego kokpitu do nowej maski. No to odpowiedź jest prosta. Po prostu już jakby nie chciało mi się już trochę przy tym grzebać. Naprawdę poświęciłem bardzo dużo czasu na tą całą paczkę Ursusów, a wcześniej na Zetory jeszcze. I już po prostu myślę, że na tego farminga całego, no to już mi wystarczy. Więc no, niestety musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że zrozumiecie. No a teraz lecimy dalej w kolorach bez zmian. No i tutaj jak wiadomo piasty. O, możemy sobie ustawić w kolor felg. W przypadku wersji z napędem całkiem ładnie to wygląda, myślę. I dam sobie jeszcze silik na czarno. O, elegancko. No i naklejki. O, no tu też można sobie zmienić, ale tutaj już trochę tak to nie wygląda ładnie. Jeśli chodzi o te naklejki bez tła, to one są dostępne tylko na tej standardowej masce, a tutaj są już jakby tylko takie. No gdzież no, z tą nową maską wychodziły tylko w takiej konfiguracji. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj w kołach, w wersjach napędowych, w 100 milach doszły opony z tyłu R38, czyli po prostu rozmiar, z którym te Ursusy wychodziły, zdaje się, już pod koniec produkcji. Nie jestem w stanie też tutaj powiedzieć, które to były lata. No i te opony R38 są tylko od 100 mila. Żadnych innych marek tutaj nie dodawałem już. Z tego samego powodu, co ten nowy kokpit. Chociaż być może jeszcze się zbiorę ich w jakiejś tam małej aktualizacji i coś tam wrzucę, jakieś może od marki w Redderstein czy od Mitasa. No dobra, tak więc z konfiguracji nowych to by było chyba tyle. Chyba nic nie pominąłem, bo naprawdę no, dosyć sporo czasu minęło, odkąd wydałem pierwszą wersję 16-14. No tak więc tak to się wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o Ursusy, to już wszystko chyba powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Teraz może niektórych zastanawia, czy te wszystkie nowe rzeczy będą też dodane do Zetorów. No więc jeśli chodzi o Zetory, no to przewiduję jeszcze jedną niedużą aktualizację. Dodam w niej przede wszystkim te nowe opony Kultory. Jednakże nie będą one pod marką Kultor, tylko pod marką Mitas, gdyż właśnie te opony również występowały pod taką marką. Tak mi się wydaje, no bo widziałem na paru zdjęciach dokładnie tak samo wyglądające opony pod tą właśnie marką i tak też zrobię z tego względu właśnie, że Zetory są jakby w jednej wersji i na PC i na konsolę, więc tutaj no niestety nie mogą mieć żadnych nielicencjonowanych marek, w sensie żadnych marek, których Giants nie ma licencji, no i po prostu wydam je z logiem Mitasa i myślę, że będzie to najlepsza opcja. Jeśli chodzi o jakieś inne dodatkowe konfiguracje do Zetorów, to na pewno dodam też te liny, choć być może też je jakoś zrobię, wiecie, jakoś inaczej zawinięte, żeby to wszystko też nie było takie, wiecie, zduplikowane. No i tam zostaną poprawione jeszcze jakieś drobne błędy i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o temat Zetorów. Jeśli chodzi o jakieś przyszłe projekty ode mnie, no to tutaj na razie nie mam żadnych planów. Także no nie wiem, czym się zajmę w przyszłości. Na pewno żadne grube projekty jak te paczki Zetorów i Ursusów. Pewnie zajmę się jakimiś małymi maszynkami. Coś mniejszego, coś takiego, wiecie, żeby się za dużo nie narobić. A seria na przykład ZTS-ów 16245, czy tam Ursusy 1634 i pochodne, to temat... Myślę, że już no, na kolejnego farminga raczej, bo przy tych tutaj już się dosyć, myślę, narobiłem w tym roku, czy w tej edycji farminga może nawet. Przedtem był jeszcze Władzio. Oj, Władzio też mnie trochę pochłonął, choć w sumie znacznie mniej niż te Ursusy. Jeszcze tutaj na koniec jeden temat, chociaż w sumie powinienem było tym wspomnieć na samym początku, żeby po prostu jak najwięcej osób to usłyszało, ale otóż chciałem podziękować Wam wszystkim, którzy wspierali te projekty przez ostatnie prawie półtora roku. Nie przedstawię tutaj każdego po kolei z niku czy z imienia i nazwiska, no bo było Was tak wielu, że na pewno bym kogoś pominął, a nie chcę nikogo urazić, więc niech to będzie tak
takie zbiorowe podziękowanie dla was wszystkich. Wszystkich tych, którzy podsyłali różne materiały, zdjęcia, wymiary, sugestie co do konfiguracji. Też wszystkim osobom, które dokładnie je testowały, zgłaszały błędy wszelakie, które tam się wkradły. Uwagi jakieś odnośnie elementów, które zrobiłem, albo mówiąc wprost, zjebałem po całości, bo i takie sytuacje bywały. Ja o to wcale nie mam żadnych pretensji, nie jestem zły, a wręcz przeciwnie, doceniam to wszystko, bo właśnie to sprawiło, że te ciągniki są takie, jakie są. No także jeszcze raz wielkie, naprawdę wielkie dzięki. W tym materiale to było na tyle. Fajnie, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.